moi drodzy, impreza. Także co? Trzeba wypucować dapiczka, nie? O, tu mu trochę napsikamy. Też mu trochę damy. Trzeba wybucować ładnie wszystko, żeby się świecił jak psu jajca. Ja też się nawet umyłem. O. Tam w środku mam pomocnika. Święta idą. Dobra, słuchajcie, tak na poważnie, to bez rękawiczek tego nie będę. That's better. Kura wysprzątana przy pomocy kobiety. Kobita odstawiona. Rundka po osiedlu, oczywiście na zakazie, jakby inaczej, i leci na kiełbachę. Padł pomysł jednak, żebym się załadował i rozładował, bo zobaczcie, o której się nockę zaczyna. No. Zawsze się zastanawiałem, czy się tu zmieszczę ciężarówką, jakbym kiedyś miał jechać. Przepuszczasz mnie? Dzięki. Nalajcie. Sąsiad mnie przepuścił. Nie, żartuję, to chyba nie mój sąsiad. Także tak, panowie i panie. Zobaczymy, co dzisiaj u Chopka na śniadanie. Kurwa! Wiedziałem, że tak będzie. Stojak sobie na długopis ustawiłem. Słuchajcie, no przecież nie pojadę. Nie pojadę na imprezę bez choinki. Nie wiem, czy tam tą polówką wyjedzie. Wyjedzie, czy nie wyjedzie? Chuj tam. Idziemy kupić choineczkę i płyn do szyb, bo cały zużyliśmy. Do najlepszego sklepu w Niemcach. Tylko tu mogłem sobie stanąć u mnie w mieście. A stoję, nie wiem czy wiecie, w Niemczech są mandaty, jak się stoi w drugą stronę niż do kierunku jazdy parkuje. Ale chyba nikt się nie doczepi. TEDx, jakby ktoś nie wiedział, to jest takie, nie wiem jaki jest odpowiednik, może duży w Polsce, bo nie jestem w temacie. Ale takie kiedyś były sklepy, wszystko za 4 złote i za złote 50, a jak wchodziłeś, to i tak było po dychu. Także taka taniocha, nie? Takie... biedny luksus. Kupujemy choineczkę, jedziemy się ładować i spadamy. Trochę się speszyłem, pani. Płyn do szyb. A nie, to nie na tym dziale. Normalny trzeba kupić. A choinki gdzie? Gdzie są kurwa choinki? O, tu są. Jabłko. Wanilia. Bierzemy 2 jabłka. 2 jabłka. A może bym sobie taki duży wziął? Taki miałem kiedyś. Szybki przegląd cen. Nie, to gówno i tak nie pachnie w ogóle. Chociaż wiecie co, wezmę jeszcze to jabłko, ewentualnie kiblowe takie. I płyn do szyb. Nie, to nie jest płyn do szyb. To jest płyn do szyb? Nie. A ten będzie dobry. Kurwa, to też nie to. Znowu mi filma zablokują, bo mordę kogoś pokazałem. Fuck. O, jest, dobra. Być miejsce dla pancia. Teraz się tam głowią. Jak on tu kurwa wjechał? Jak on tu zaparkował, że ja nie wyjadę? Salam alejko, kurwa. Zaraz wam odjadę, kurwa. Coś wam powiem.
Słuchajcie, moi milusińscy, jest temat taki. O, zajebiście mam portfel? A ja. Dobra, to gdzieś tu. Zaraz sobie to pochowam. Dobra, chuj. Jep. Mam, kurwa, jabłków tyle, że... Was polniejsze idee, co ona tam powiedziała? O co tu chodzi? Coś powiedziała, że jestem już zamknięta z tymi pomysłami Polaków. Słuchajcie. Tak, ty tak powiedziałaś. Zobaczcie, jak mi ładnie kobieta ręcznik złożyła po sprzątaniu. Nawet nie umiem go zwinąć teraz. O. Można by powiedzieć, że sobie w nosie można podubać. No tak czy nie? Dobra, tu go włożę, bo tu już mam butelków tyle. A, jak ścierka złożona. Kurwa, ja to bym nie pomyślał. Pomyślałbym, że to jakaś kanapka zawinięta. Dobra, słuchajcie, bo ja tak walę w ciula. Ja mam na 15 grilla, jeszcze się mam załadować i rzucić dwie stacje. Chuj tam. Dobra. Ale kulturka musi być, nie ma to tamto. Robimy tak, dlatego że ja nie lubię tych, kurwa, choinek, ale jest ciężko kupić naprawdę jakiś dobry zapach, nie? No wiadomo, pachnie dwa dni, wisi dwa lata, nie? Ale na dzisiejsze... O, tu sobie pizgnę. Na radę? No ja, kurwa. O, ta jedna już jest. Ale wali jabłki, kurwa. A drugą sobie pizgnę. O, tutaj. Że białe jest białe, a czarne jest czarne. Także, moi drodzy, teraz tak. Uła, dobrze daje. Ale to wiadomo, że te choinki to tylko na chwilę, no nie? Zaraz wyrzucę do kosza. To już tu worka do siebie, do kosza. Nie wiem, czy wam pokazywałem, jaki mam kosz. Nie, tego na razie nie będę odpalał, bo za bardzo tym jabłkiem tutaj ciśnie. Okej, chowam pineski, chowam portfel. Mój patriotyczny. Trzeba się siuknąć jeszcze. Music, please. Gogla założyć. Furę palić. I leci na Szczecin. A, to zapas sobie tam schował. Oh yeah. I słuchajcie, moi milusińscy, temat jest taki, się jeszcze napiję, jedziemy, ale się świeci. Słuchajcie, nie to, że się tak podniecam, że myję auto raz na ruski rok, tak? Generalnie staram się tam komory z tyłu, bo też są wyczyszczone ładnie. Generalnie staram się to robić co stacja, tak? Czy tam na przykład na koniec zmiany, no ale ostatnimi czasami gdzieś byłem zdemotywowany, jeśli chodzi o pewne sprawy w mojej firmie. Nie to, że coś złego, ale po prostu jakoś tak, no wiecie, ten drugi kierowca, jego już nie ma długo, bo on pojeździł chwilę, ten rumek i ten, i coś tam z kręgosłupem ma, także on szybko raczej nie wróci. No i mi się po prostu nie chciało. I słuchajcie, z miesiąc czasu nie czyściłem w ogóle komór tam ani nic. Znaczy komór, no tamtej strefy, tej skrzynki, gdzie się czyści. I strasznie to pozachodziło. No normalnie wcześniej miałem wszystko zawsze fajnie. Mi chłopaki mówili, kurwa, ty to masz porządek, zajebiście zawsze. No lubię to, tak? No i dzisiaj było ciężko to domyć, no także mam nauczkę. Słuchajcie, nie o to. Tutaj była wstawka przed chwilą, jak mówiłem w tym TEDxie w sklepie. Kurwa, no właśnie tak trzeba teraz uważać na te ograniczenia. Już wymieniłem jakąś nazwę, zaraz znowu coś będzie. Tam powiedziałem, że no... kurwa, dziś... robić miejsce dla pancia, nie? No. No i słyszę, że Polaki, tak? I słuchajcie. Gada kobitka. No, to pewnie jej córka była. Ta młodsza, że...
zapłać kartą. Kartą zapłać. Ona mówi, dobra, a jaki masz PIN? 8502. To nie dość, że usłyszeli, jak ja mówiłem po polsku, to jeszcze PIN, kurwa, potem. Ej, ludzie, jesteśmy w Niemczech. Tu jest nas parę dobrych milionów. Także tak robiło. Przepraszam, w Europie jest nas parę dobrych milionów. Parę tysięcy na pewno. Nie wiem, nigdy się tym nie interesowałem. Raczej nie mam znajomych Polaków. No może z kilku takich dobrych. Także tak to wygląda. Lecimy się załadować. Tam podejrzewam, że na tym grillu będę 16, 17, coś takiego. Akurat jak będą kończyć. I tak to wygląda. Chociaż zobaczymy, jak będę miał jakieś warte zeit, znaczy czas, no, czekanie tu na magazynie. No to nie będę się wygłupiał, tak? Bo dostałem jeszcze drugą turę. To są harpagany, nie? Kurwa. Impreza, zrób jedną przed, później na imprezę, jeszcze po imprezie. Słuchajcie, mi to pasuje, tak? 15 godzinek się zrobi, 3 godzinki się pauzę na grillu zrobi. To mi 11 akurat wyjdzie później z 9. Pasuje robota, kurwa. Jutro piąteczek, ekstra. Zacznę sobie też tak nockę szybko. Jak dostanę papiery, oczywiście, nie? Ja sobie pójdę do szyb, jeszcze muszę sobie szybę tu z przodu umyć. A wiadomo, że będę miał czas oczekiwania. No jak to? Ja nie będę miał. Ja pojadę z brudną szybą, a to godzinę zejdę na szybę, na bank. Dobra. Także ja i tak zaraz wjeżdżam na magazyn. Może wam jeszcze chwilkę pokażę magazyn. Za chwileczkę. Nie będę przynudzał. Pogoda jest świetna, powiem wam szczerze. Jak dla mnie. Łoszkanio, królowa szos mnie wyprzedzą. Na weekend sobie wymyśliłem, tak? Że wam nie powiem, co wymyśliłem, ale już się nie mogę doczekać. Jak nigdy, weekendu. Oby troszkę padało. No chłopie, 2 kilometry jeszcze będziesz jechał. Halo? No, dzięki. My już tutaj zjeżdżamy na magazynik. Słabo chyba widzicie moje pacjenty, nie musicie widzieć. Aczkolwiek najczęściej na 39 wam coś nagrywam, bo wychodzi z reguły tak, że coś mi się tam przypomni albo coś. Takiego może iść. O! To do za chwilę. Słuchajcie, jeszcze tak. Widzicie ten szach tutaj po lewo? Szach. Nie wiem, jak to się nazywa po polsku. Znaczy, nie wiem z tego względu, bo nigdy się nie interesowałem. To się chyba nazywa wyciąg? Nie wiem, nie mam pojęcia. Słuchajcie, to. Gdzie to jest? O kurwa, po całej drodze jeszcze. O tam. To na Śląsku takie rzeczy chyba są, nie? Czy nie? No i mniejsza o to. Łe! Zobaczcie, co przez przypadek odkryłem. No tak, to jest o wiele lepiej. Że ja mogę być po tej albo po tej. Ale fajnie. No to teraz to i lepiej, nie? Bo tak po prawo, po lewo kierowca pojedzie. Odnośnie tego wyciągu, wydziora, RTV AGD, nie wiem. U mnie w mieście jest skład atomowy. Tak, kiedyś na niego jeździłem w innej pracy. Znaczy może nie tu, tylko w mieście obok. I pod całą tą kurwa ziemią tutaj jest mega dużo uranu, tego całego gówna, które jest wykorzystywane w radioaktywizmie. Znaczy jest radioaktywne, o Jezu, radioaktywne i tak dalej. 2 lata temu było wszystko przywożone z Francji i z Holandii. Wszystko było składowane tu i w Wolfenbüttel obok w mieście. Były tu protesty, były takie tam różne, tego oczywiście nic się nie stało. No. To tak w ramach takiej ciekawostki, że tutaj to, co widzicie dookoła, to są ogromne połacie pod ziemią właśnie takich rzeczy czarnobylskich, można by powiedzieć. Także jak na taką małą odległość, bo wolimy tyle, ile jest 16 km do ASE dokładnie, bo to się tak nazywa, jest może ze 25.
Kiedyś słyszałem, że to są po 6 km w każdą stronę od tego wyciągu, tak? No to odliczając sobie, no to raptem, nie wiem, powiedzmy, że to będzie nawet odległość 20 km od siebie. No to jakby to wszystko pierdolło, a sami wiecie jak jest, nawet z Czarnobylem, że takie rzeczy nie są wieczne, zalewanie w betonie i tak dalej. No mogłoby być ciekawie. Tak? A zaraz obok mamy największą, przynajmniej 2 lata temu jeszcze była największa, ale raczej chyba nie powstało nic więcej. Hutę, którą nie wiem, czy wam kiedyś pokazałem w nocy. Jak otwierałem ten komin, to takie pff, normalnie jakby się paliło całe miasto, widać, czerwone. I to takie kłęby dymu. I oni mi kurwa będą mówić, nam zakazywać, z nas robić czyściochów, kopciuchy zabierać i tak dalej. Wiadomo, smog przeszkadza, no tu nie ma jednak tego smogu. Ale to są setki tysięcy, kurwa, ton CO2 w atmosferę. Nie dalej jak 50 km stąd nową kopalnię węglową otwierają. Po co, kurwa? A nam każą zamykać. Chuje jebane niemieckie. Ale to sobie, dobra, nie ten. Nie... A tak wam w telewizji nie powiedzą? Już odbiegam od tematu. No Jezu, ten filmik chyba będzie miał ze 40 minut. Także przystopuję na chwilę, aczkolwiek może nie, bo zaraz będziemy już. I ładujemy się. Nie wiem, co się w ogóle dzieje, bo coraz częściej wożę towar, który zawsze, od zawsze był z Hamburga, na właśnie tą stację, którą dzisiaj mam w tym Wolfenbüttel. To Damian jedzie. Damian, cześć Damian. O, WPR. Jerzy. Jerzy, przyjaciel młodzieży. Kurwa. No i ten. I Boże, z Wolfenbüttel, tutaj z Salzgitter paliwo, a oni tutaj nie mają jakoś tam Chodzi o te additivy, o te dodatki paliwowe tam, nie? Oni tam za dużo jakichś tam... Tych lepszych stacji się stąd nie wozi po prostu, o może tak. Albo z Hamburga, albo z Hanoweru, albo z Elzem. Tudzież z Kassel. Michel! Żebym sobie jeszcze zajarał, paliłem przed chwilą, ale... Tutaj kiedyś jechałem na nocce, jak ten Mercedes stary aktor jedzie. Jak mi tu nie wyjebał ciągnikiem, prawie w tą lampę wjechałem z boku, nie? A no też w sumie grzałem z 8 dych, no. Tutaj mamy tunel. Tunel mówię. Kanał. Tam się po lewo, widzicie, ładują zbożem. Tutaj po mojej lewicy. O tutaj. Hopka. Po mojej lewicy. O, ale widzicie mój burdel na łóżku teraz. Znaczy to jest wszystko do kosza generalnie. Tutaj. Stal i takie różne materiały sypkie. W drugiej kamerze w kabinie widzicie... Ło! Zapomniałem o tej hopce. Widzicie silosy takie. Tam. Tu jest keragol, keragil właściwie. To wielkie. Tak capi, to produkują oleje, słuchajcie, roślinne takie rzeczy, no tak kurwa wali, że się w głowie nie mieści, nie? I co, nie ma ani jednej ciężarówki, jeszcze mi powiedzieć, że plac wolny dla mnie? Nie ma, dobrze. I wjeżdżamy na teren maluszynkiego magazyniku Salzgitter. Ja wjeżdżam tutaj na prawo, gdzie ta ciężarówka stoi, bo mam 2 komory diesla. Tam jak ten chojerek wyjeżdża, to jest dla tych, co się ładują od góry. Później ta biała cysterna, nie będę palcem pokazywał. Jest od dołu ładowanie, później znowu od góry. No i od dołu. Także bardzo mały magazyn. I tak to wygląda. Pojedziemy od tej strony, bo wam chcę pokazać jeszcze tutaj taki widok. Na ten kanał. Tutaj jak widzicie, nie wiem jak to mam pokazać. O tutaj, tu. Paluch. Tam się barki tankują, wiecie? Tam jest do tankowania dla barek i mogą sobie bareczki podjechać i się zatankować. Wiecie, patrzcie, resorak wyjeżdża tam, ta mała ciężaróweczka. To jest ten. Ci się patrzą, co ja odpierdalam, bo normalnie się wjeżdża od tej strony, co taka łuża. Tak to wygląda. O, będzie widok na keragil. Ja sobie czekam, szybko sobie szybę umyję.
tydyn, tydyn. Zamknij, wyjdź. Miałem ściągać te wszystkie ozdóbki, ale wiecie co, tam zaraz będzie typo wyjeżdżał. Zanim sobie to wszystko ponaklejam, to dupa z tym, albo dobra, ściągnę, albo nie. To minie 10 godzin. To też nie o to chodzi. W sumie czas mam z dupy. A szyba nie jest aż taka brudna. No Jezu, i tak będę musiał ściągnąć. Przecież mi poleciało tu. No to dobra, to ściągamy. Ja nie wiem jak to było, to te same wysokości miały być. Ach! Ranko kiedyś tu nakręcałem już. Czy to jest taki komputer? Tu przykładam takie dwie karty. Miałem wam pokazać jedną kartę, później drugą kartę. Tu mam na Salzgitter, Holborn. A to wam kiedyś pokażę, wiecie? W sumie ciekawe może to być trochę dla kogoś. No i tutaj się wiadomo wpisuje, tak? No, klawiatura. O, kiedyś to pokazywałem na jakimś chyba filmie. No i co? Z tego miejsca, co tam wam pokazywałem, to się wiadomo, wpisujesz. Normalnie nie można za ten szlaban przejeżdżać, ale tam powiedzmy się nie czepiają. Podjeżdża się i się ucieka. Akurat kamera na mnie patrzy, która jest o tam. Ale wam pokażę, no tak, tak to mniej więcej wygląda. Są dwa stanowiska odładowania się na dole. Ale się świeci. No, to ja czekam sobie, tak? Słuchajcie, sprzątanie sprzątaniem. Ja teraz jestem na magazynie. Załadowałem się przed chwilą i patrzę, od gaśnicy zgubiłem pokrywę. Ona już tutaj dawno była popsuta, ja tu na śrubkę coś zrobiłem, gdzieś po drodze musiałem zgubić. A tyle się pachołka naczyściłem. Ja egal, ich hab schon gefunden. Także moi milusińscy, zmiana planów. Kurwa, jadę obniżony. Jedziemy jednak prosto na grilla. Bo jest 14, ja na stacji byłbym 15.21, bo godzinkę miałem czekania, no szybę musiałem umyć. No, także jedziemy najpierw na grilla, a później do roboty. Ale to obok grilla to jest tam 20 km. A wpierdalać się później się nie będzie chciało robić i taka do roboty. No, jak tu nie zrobić 15, nie? Co, moi drodzy? Szefo zamyka drogę, kurwa, najpierw. Wiecie co? Od kilku filmików cały czas się tak tu poprawiam. I sam się teraz strzeiłem, że wygląda jakbym miał tu obcięte włosy. A ja nie mam obciętych włosów tutaj. Normalnie mam, tylko mam taki odcień tutaj, kurwa, jakbym miał jakiegoś irokeza zjebanego. Jak jakiś sebik. Jak widzicie, koszula jest. Wszystko jest. I teoretycznie jesteśmy na miejscu. Jakiś cyrk, jakieś coś. Grafiki stoją. Także kurwa, jest impreza. Jest impreza Mister Snaki. Kręcą się tu niezłe sraki. Patryk jest. Grill jest. Także nie ma, moi drodzy, lipy. Dysponent mój ulubiony. I tak to będzie, kurwa. Grube świnie, kurwa, jebane. Wiecie co, myślałem, że to będzie jakaś bardziej wystawna impreza.
a to spotkanie, kurwa, ziomeczku. Także tak to mniej więcej wygląda, słuchajcie. No cóż. Idziemy, kurwa, chlać browara. Nie będziemy się pierdolić tutaj. Lecimy. No i co, moi drodzy? Już jestem. Ładnie stałem tutaj ciężaróweczki, ale to widzieliście, jak wjeżdżałem. Oczywiście jako jedyny się ubrałem, bo szczerze mówiąc nie wiedziałem, że to będzie takie po prostu koleżeńskie spotkanie. Jakieś stoły myślałem czy coś. No nieważne, mniejsza o to. Pogoda nam się trochę pojebała, trochę padało, trochę nie. Ale wam powiem, że jadłem pierwszy raz w życiu łososia z grilla. I to z grilla gazowego. Chyba nie miałem okazji na grillu gazowym mieć, a jak miałem, no to nawet nie wiedziałem, podejrzewam. Zajebisty kupię sobie, zrobię. Słuchajcie, nowości w firmie. Trochę nam szef powyjaśniał. Śmiał się ze mnie, że kurwa tylko ja myślę, że jestem w firmie. No bo wiadomo, ten Francuz, co wam opowiadałem, Jean-Pierre, rozpieprzył mi ten samochód trochę. No i powiedziałem kilka rzeczy tutaj, ten wszystko zanotował, ma w przyszłym tygodniu jechać, porobić to do DAFA, do serwisu, do Hilde Simon. Tą klapę nieszczęsną, o którą się też proszę już z rok czasu chyba. Także tego i tamtego. Także wszystko będzie porobione. Ale z takich ciekawszych rzeczy, to słuchajcie, my mamy tutaj telefony, w sensie SIM karta jest włożona i można dzwonić. Ale po ostatnim moim braku prawa jazdy, co odzyskałem samochód, to SIM karty nie ma. Także teraz mamy dostać, proszę ja was, każdy kierowca ma dostać telefon. Wiecie, no ja wiem, że telefon to nie jest nic jakiegoś tam, jak kierowca jedzie w trasy, tak, a na chuj mnie telefon służbowy. Po co mi telefon służbowy, jak ja codziennie jestem w pracy i codziennie jestem w domu, tak, no to też bez sensu. No ale chodzi generalnie o to, żeby tam nie zaśmiecać sobie właśnie, co mnie bardzo wkurwia rzeczywiście, bo naprawdę mam specjalnego tam maila założonego i tak dalej, bo tych papierów jest mnóstwo codziennie i to rzeczywiście ta skrzynka się zapełnia. No, że będzie każdy tam kierowca miał te swoje konto jakieś zrobione i będzie, a i w tym, i w samochodzie będzie faks z drukarką. Każdy kierowca będzie miał w ciężarówce faks i drukarkę. I tak jak nam teraz płacą za wypełnianie tych dokumentów, to tam jest parę minut, tam 15 czy coś, kiedyś było pół godziny. No to po prostu będzie też wliczane, tylko że już nie będziemy musieli tego robić na swoich urządzeniach i tak dalej. Pragnę zaznaczyć, że my dostajemy na maila papiery. Kiedyś jak jeszcze tam, nie wiem, pierwszy rok jeździłem czy coś, to sobie drukowałem te po prostu listy. Sobie rozpisywałem, jakie tam męgi, jakie tam ilości i tego wszystkiego, gdzie, jak załadować i tak dalej. Teraz po prostu patrzę na telefon, już wiadomo, rutyna, tak? Szybko komory znam na pamięć i ten. To nie potrzebuję tej drukarki, nie potrzebuję, ale na przykład zwracają tam za tusz, drukarkę kupiłem, to też mi za nią zwrócili, tak? Bo mi drukarka do życia nie jest potrzebna. Także teraz to wszystko będzie w ciężarówce. Gdzieś było mówione, że będzie gdzieś tam z tyłu, żeby nikomu nie przeszkadzało w jakiejś szafce zamontowanej i tak dalej. Oczywiście temat poruszyłem dodatkowego oświetlenia w samochodzie, no ale mimo wszystko nadal nie ma zgody z tego względu, że tam po prostu to są szkody jakieś tam, że śrubki, że ten, że jak on sprzedaje auto, to lepiej, bo u nas nie ma leasingowanych samochodów, tylko kupuję wszystko. I tak dalej, i tak dalej. No to ja powiedziałem, że sobie takie samo przylepty na baterię wezmę, nie? Ale też nie chuja. Ja mówię, dobra, kurwa, mi się nie będę cię prosił. No. Mówi, w kabinie rób se co chcesz, nawet se rurę postaw. No. No i co tam. Takie techniczne sprawy, bo tak jak mówiłem, ja szefa widziałem, teraz już będzie trzeci raz. Przez 4 lata chyba. No. Co, browarka wypiliśmy, pojedliśmy. Taka luźna gadka. No i tam było wytłumaczenie, no jak się na ten kryzys tam mamy przygotować, ten z tym embargiem jak będzie, czy tam z tym, co ta Unia chce wyjść od tej ropy, że będziemy mieli wtedy dalsze trasy.
No ale wtedy najprawdopodobniej będą diety podniesione. W sensie nie wyjazdowe trasy, tylko na przykład będzie codziennie na przykład dwie stacje tylko, ale wszystko będzie szło z Hamburga, tak? No z tego względu, że w Hamburgu jest rafineria, tak? I nie ma się o co bać. A tutaj na przykład Salzgitter i Hanover, no to są jednak magazyny i to wszystko i tak z Hamburga przyjeżdża. Także raczej będzie Hamburg. Tam nawet nie wiedziałem, tam była gadka, że w 2012 roku była taka sytuacja. No ale w sumie ja wtedy byłem 2 lata w Niemczech, to co ja tam mogłem wiedzieć o paliwie. To też była taka sytuacja. No. Śmiali się ze mnie, że przyjechałem z lotniska z wakacji, kurwa, w takim ubiorze. No ale wiecie, Niemcy to są Niemcy, tak? On w klamotach pójdzie i do sklepu. Ja nie mam nic do tego, bo też... Co? Ale... Ja i tak jeżdżę na krótko. No ale było, że na stacjach, nie? Że w krótkich spodenkach jestem i że on o tym wie. Ja mówię, no co ty? Nieprawda. No. Ja mówię, ja się przebieram przed stacją i po stacją. No, no to dlatego, kurwa, po 1,5 godziny na stacjach jesteś. Ha, 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 hi, hi. No, były tam jakieś podziękowania, chuje moje. Takie. W sumie. Powiem wam szczerze, fajnych tych chłopaków mam tutaj w naszej... Znaczy w naszej. Ja jestem na swój region sam, no bo tu trochę do nich mam. Oni bardziej pod Kassel. No ale Einbeck się nazywa ta nasza... Ten team, że tak powiem. I do dzisiaj, kurwa, nie wiem kto jak się nazywa, nie? Naduwa, ale cały czas. Tam. Dobrze, że chociaż wiem jak się mój szef nazywa i dysponent. Coś jeszcze tam ważnego było. A, było o tej robocie, że to tak właśnie przychodzi, no nie, że właśnie 2 dni jest zajebiście w chuj roboty, później jest 2 dni wolnego. Takie z dupy to, no ale że oni też każdego poranka wiedzą wszystko. No i tam trochę właściwie wyjaśnień było, co człowiek ma w kurwę, nie? Na co były dowody. Życzę. Tak to mniej więcej wygląda. W sumie reszty to chyba zapomniałem. A, poprosiłem, żeby mi to światło przerobili, co miałem kiedyś włączane z guzika. Włączane. Teraz nie mam. No i tak. Dobra, słuchajcie, wiecie co? Pierdalałem się. Mi się nie chce robić, nie? No ja jeszcze mam 2 stacje i później jeszcze 1. No i dobrze, 18 godzina, a ja zacząłem o której? Po 11, ja jeszcze nie zacząłem pracy, kurwa. Dniówka jak chuj. I dobrze. Godziny się muszą zgadzać. Tym bardziej teraz w takim ciężkim okresie, że trzeba się odkuć i zabezpieczyć. To pa! Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, że była mowa o... Słuchajcie, była mowa o ciężarówkach nowych, DAF-ach. Mają przyjść, znaczy są tam 2 czy coś, ale jeżdżą, bo mój szeryf ma jeszcze plandeki i wywrotki. Tam coś z rolnictwa, jakieś buraki, coś tego, nie wiem, zboże. Tak. No i ja nawet nie wiedziałem, bo się tak jakoś nie zagłębiałem tam w parametry nowego DAF-a, że ta kabina, którą my mamy, bo to są te kaczki, nie? Tak zwane. Ta mała kabina, średnia kabina. No i teraz w sumie doszły 2 jeszcze, no bo jest jeszcze ta przedłużona i ta duża, nie? Tak mam powiedzieć. Jest XF, ten City XF jakoś, nie możecie mnie poprawić, bo nie znam dokładnej nazwy. Dobra, w każdym razie, plus ten XG teraz jest. XF to jest mój. I okazało się, że katalogowo te kabiny, które my mamy, ja wiem, tak, niektórzy mogą powiedzieć, bo już kiedyś
gówno burzę tam wywołałem na fejsie, jak sobie chciałem zamówić firanki. Inne to też się tam kłócili, że są tylko dwie kabiny DAF-a. Jest jedna Max, nazwijmy to tak, i mała. No gówno prawda się okazuje, bo jest kilka kabin, nawet w tym modelu, co ja mam. No i słuchajcie, to jest taka, nie zaraz, że się kończy, jak są te aktrosy na przykład małe, że zaraz tutaj na słupku się kończy, jest tylko miejsce na tachograf tutaj, że nie ma schowków. Ale są jeszcze te, co ja mam, te Mitele, że ma jeszcze to podwyższenie takie, że tu ma jeszcze te schowki i ma to takie naddaszenie, no nie? I się okazało, na przyszły rok są jakieś tam plany inwestycyjne, nowe kontrakty, że ten nowy DAF katalogowo, jakbym miał wybierać, że ten, tą średnią klasę poproszę i teraz ten nowy średnia klasa, to chodzi o to, że ona jest 20 cm już w standardzie wyższa niż od swojego poprzednika, czyli od tego, co ja jeżdżę. A ta, żeby była wymiarowo jak ta, to właśnie jest ta kaczka. Ta taka, pewnie nieraz widzieliście, że mniejsza kabina, tu nad kola ma ten, tą szybę ma taką skurwioną i w ogóle bez sensu samochód. No. No i że szefu mój powiedział, że właśnie jest z tym problem, że on nie będzie tych kaczek kupywał, bo wyglądają jak gówno. A problem jest z tym, że my mamy niektóre stacje na 360, tak? Właściwie jest ich sporo. Przede wszystkim do jazdy do magazynów, na przykład w Zelze. Jest most 360. No i teraz się robi problem. Znaczy w sumie problem, no po prostu więcej kilometrów, bo można od drugiej strony wjechać, ale tam de facto jest zakaz 16 ton. Ale on jest, że tak powiem, to jest właśnie głupie. Dla przejeżdżających w tranzycie, a za tych, co jeżdżą tutaj, to można jeździć, no kurwa, no zajmiesz. No. No i właśnie powiedział, że z tym jest problem. Że póki co są już kupione, ale jeżdżą na kiprach, albo na przykład jeżdżą na tych tylko przerzutach, albo na przykład jak z olejem opałowym jeżdżą, no to nie muszą wjeżdżać na stację i tak dalej, no nie? Także tutaj jest problem, bo sam mam taką stację, która niby ma napisane 3,55, to tak już jadę, no to już mi się antena składa tam, tak? 3,60 jeszcze przechodzi, tak ding, 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 troszeczkę. Dlatego możecie sobie odpowiedzieć, dlaczego cysterny miejskie są zawsze z mniejszymi kabinami. No są też z większymi, ale to głównie właśnie jeśli chodzi o przerzuty magazynowe czy jakieś takie po prostu duże stacje. I tak to wygląda. To mi się przypomniało i to chciałem jeszcze powiedzieć. Słuchajcie, ja zacząłem o godzinie 11, jest godzina 21. Jeszcze mam jedno ładowanko, jedną stację. Ale blisko koło chaty. Mam chrapkę na 15 godzin dzisiaj, bo czwartek, jutro piątek, także ten, ale chyba z tego gówna bata nie ukręcę. Chyba, żeby mi się wszystko na stację nie zmieści tamtą, bo byłem tam niedawno. To ten. To może się uda dłużej. Nie powiem, że nie chciałbym dobrze w tym miesiącu wyjść, bo w tamtym wyszedłem tragicznie, bo bardzo dużo było wolnego, było mało pracy i na chorobowym byłem. I dobrze, że byłem na tym chorobowym, bo i tak bym siedział w chacie. A jak my siedzimy w chacie, to nam nikt nie płaci. Tak to wygląda. Chyba o tym nigdy nie wspominałem. No. Zobaczcie. Jest godzina 23, no za 8. Tak jeszcze czerwone niebo. Wczoraj też tak było na nocce. Też tak około 23:15 już się dopiero zaczęło ciemno robić, bo to nie można nazwać, że jest ciemno. Nie sugerujcie się tym, że są lampy, bo to jest wiadomo w oddali. I zaraz o godzinie 3 z powrotem to samo się zaczęło robić, tylko już na widno.